Siemano mordeczki, dzisiaj nagrywam dla was taki film, w którym sprawdzimy, co się stanie, jeżeli przejdziemy grę na trybie spokojnym. I takie pytania, które mnie interesują, jedno to, czy będą kanibale w środku w jaskiniach. Drugie, czy będzie Megan, bo żeby przejść grę, trzeba pokonać Megan, jakby nie było, a to jest tryb spokojny, gdzie nie powinno być żadnych przeciwników. No, także ja tutaj się chwilę przygotuję, wezmę parę potrzebnych rzeczy i no i to sprawdzimy. Według mapy jestem no mniej więcej między kraterem a świętym drzewem, także myślę, że najbliżej będę miał po Aqualunga, potem pójdziemy sobie po Keykarta, a później pójdziemy po Czekan, a z Czekanem pójdziemy od razu do krateru. Myślę, że taki będzie plan. Dobra, wchodzimy do pierwszej jaskini z Aqualungiem. Jesteśmy. Patrzcie, tak skończycie, jak będziecie za dużo w komputer grać. Jak ten gość. Popisywany odcinek. Raz. I dwa. Jesteśmy na miejscu, jest i nasz Aqualung. Są butle z tlenem. A w ogóle pojaśnię sobie na cheat modach, ultimate cheat menu, trochę jaskinie i widok w nocy, żebyście mieli lepszą widoczność na tym YouTubie biednym, który i tak jeszcze bardziej wszystko przyciemnia. Jesteśmy w kolejnej jaskini, którą muszę odwiedzić do przejścia gry, przy kontenerach. Dla tych, co nie wiedzą, pewnie większość wie, bo moi widzowie to kocury w The Foresta, ale dla tych, co nie wiedzą, bo tacy też się znajdują, tutaj będzie keycard, dzięki któremu otworzymy później pewne drzwi. Może się w sumie zapiszę, skorzystając. Spokojny to spokojny, ale czasami się jakąś głupotę odwali i można umrzeć. A mi by się nie chciało zaczynać od początku. Mamy zejście liną, ale ja spadłem na dupę. Chciałem wam pokazać, jak tu zejść parkurowym sposobem, ale się nie popisałem niestety. Ile zwłok. Nie. Dobra, jest git. I tu powinniśmy mieć. Kartę. I cam recordera przy okazji. Kolejna jaskinia. Tutaj niedaleko mini wioseczki. Namioty rozbitych misjonarzy. I wchodzimy. Wchodzimy po czekan. No i przy okazji w sumie piłę łańcuchową zgarnę. Ej, patrzcie, dopiero jak pojaśniłem ekran, to pierwszy raz zobaczyłem, że tutaj u góry są nietoperze, lol. Wiedzieliście o tym? Ja, jak nie miałem myślałem, że to nie, nigdy na to nie zwracam uwagi jakoś. O, zabiłem jednego. Da się je zabić, ale nic zbytnio z nich nie wylatuje. Ale taka ciekawostka. O nie, potrzebny czekan. Jak ja se poradzę? To było oczywiste. Nie! O, Lefort, ledwo przeżyłem. Chciałem na tą półkę wylądować. Shit. Dobra, jest i piła. Tutaj pociachane kończyny. Jeszcze... pójdziemy, poczekam. Jesteśmy na miejscu. I tutaj pięknie nam reflektor oświetla nasz czekanik. Jestem już przy kraterze. Mam wszystko, co potrzebne w sumie. Więc zostało tam zejść na dół. Myślę, że zrobimy to jaskinią, a nie będę jakoś kombinował. Ale najpierw podejdę tutaj do namiotów i się zapiszę w razie W. Muszę wam się do czegoś przyznać, nie nagrałem tego, ale schodząc do tamtej jaskini spadłem i się zabiłem, więc muszę tam lecieć jeszcze raz. Dobra.
Tym razem zszedłem normalnie i żyję. Już nie będę kombinował. No dobra, ostatni raz, parkour. Let's go. Let's go. U. A czy tutaj parkoura zrobię, czy nie bardzo? Moment, odblokujmy kamerkę. Nie ryzykuję. Mega motyw, mega motyw. Strasznie mi się podoba to takie chodzenie po obrzeżach w środku krateru. Ej, ogólnie to jestem chyba jakimś debilem, bo wydaje mi się, że to jest ta sama jaskinia, gdzie byliśmy po Czekan. Więc zamiast lecieć tamtędy naokoło, to mogę sobie po prostu pójść tu. Stąd przyszedłem. Czajcie? Ale ze mnie łeb, ja pierdziele. Deforest.pl, a takich rzeczy nie ogarnąłem. Wiecie co, w sumie to wróciłem się tutaj i myślę, że stąd już powinienem raczej bez problemu zejść na dół. O, w taki sposób. Najwyżej jak spadnę, stracę trochę życia, to sobie odnowimy. Ale tu już raczej nie powinno być kłopotów. Najgorszy jest szczyt tej góry, już widać helikopter. Ajajajajaj, dobra. Leki w razie W. No i jesteśmy. Git, udało się. Udało się. Ja sobie pozgarniam tutaj trochę żarcia z tych skrzynek i różnych rzeczy, bo w sumie nie wziąłem sobie jedzenia, już mnie głód zaczyna dopadać. Ty, gdzie to wejście jest, lol? Tu nie ma. Tu jest. Okej, już widzę, że nie ma żadnych przeciwników w tych jaskiniach. Nie wiem, czy może dalej będą. Prawdopodobnie ich już nie będzie. Zobaczymy w laboratorium, ale i tak jeszcze pozostaje pytanie, co z Megan? Czy będziemy z nią walczyć, czy jak to będzie wyglądać? Są mi drzwi, teraz będzie prawdopodobnie lag. Zobaczmy. No, tak jak myślałem, zawsze się gra ścina w tym momencie. Wow. No, nieźle. O, jesteśmy u góry w samą porę. Bo już tu z głodu umierałem. O kurde, nie mam dolarów, nie kupię sobie nic z maszyny. Ale żal. Ale przynajmniej jest alkohol. Okej, mogę już stwierdzić, że nie będzie tu kanibali. Bo w tym miejscu powinna być ośmiornica tak zwana. Znaczy ja ją tak nazywam i małe dzieciaki. Więc w trybie spokojnym nie ma tutaj tego. Zobaczymy, czy uda nam się dojść do Megan. Czy w ogóle będzie Megan, czy jej nie będzie. Tutaj musiał jakiś prawdziwy no life być. Nawet jak w mikrofalowce robił żarcie, to sobie na laptopie siedział. Ale świr. Okej, zobaczmy. Jest nasz najebany gnojek młody. Ja cię szukam po wyspie tutaj parę dni już, a ty znowu najebany, tak? Znowu uciekłeś i najebany. A ci normalnie gnoju karku kręcę. Już alkohol czuć, już alkohol czuć. Nie dziwię się, że cię tu zamknęli, jak tak śmierdziało.
O, mam pomysł, podłączę cię gnojku mały pod respirator, żebym miał cię jak ocudzić, powrócisz do żywych, opierdolę cię, a potem cię znowu odłączę. Dobra, teraz pytanie za 100 punktów, na co czekam od początku tego filmu. Czy będzie Megan? Czy będzie Megan? Czy jej nie będzie? O, patrzcie, ślady stópek małych, to już jest pierwsza poszlaka. I patrzcie, patrzcie. Jest. O lol. O lol, ciekawe czy będziemy z nią walczyć. Przecież to jest tryb spokojny, jakby nie było. Ej, patrzcie, ja jestem pomalowany na czerwono, a ona ma tam rysunek Daddy z czerwonym kanibalem na lewo od niej. Może pomyślała, że jestem jej ojcem. Czyli co? Ale głośno! I co? I będę z nią walczyć musiał, mimo że to spokojny. Oooo! Bolało! Pozdro, nie? Pozdro. Jeszcze włócznie wyrzuciłem jak debil. To niezły tryb spokojny. Patrzcie, tu taki triczek ode mnie, możecie ją bić przez ścianę. Jeszcze wam zaraz drugi pokażę, jak mi się uda.